Witam serdecznie. Wrażenia fajne. Jest fajny zespół, fajny ośrodek treningowy. Są fajne cele do osiągnięcia, więc jestem pełen optymizmu. Jak można podsumować? No 15 lat nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, poza Polską te 15 lat. Na pewno fajny czas, dużo miłych doświadczeń, wiele, wiele radosnych chwil. Były też gorsze momenty, ale ogólnie no, fajny czas i miłe doświadczenie. Polską Ligę miałem okazję oglądać tylko na Canal Plus. Niekiedy jakieś ciekawsze mecze sobie włączałem. Tutaj miałem okazję usiąść na ławce w jednym meczu, więc też do końca nie wiem, jak to wygląda, bo to po jednym meczu nie można nic wielkiego powiedzieć. Na pewno, co od razu się tu nasuwa, takiego przyjemnego, że stadion, kibice, to fajnie to wyglądało. Ja ostatnio miałem okazję grać z publiką na stadionie w marcu 2020 roku. Wyszedłem teraz na stadion Wisły. Kupa ludzi, bo było chyba około 15 tysięcy. Jest to naprawdę tak miłe doświadczenie i czuć, że tam jest piłka, wielka piłka. W tym momencie to jest tylko na papierze, tak? Ja przyszedłem tutaj jako jeden z wielu zawodników, żeby pomóc zespołowi w osiągnięciu celów. Na pewno mam tu doświadczenie, bo mam już kilka lat, więc jeżeli będę mógł i będą chcieli wykorzystać moje doświadczenie, to na pewno pomogę. Ja myślę, że nie tylko bramkarze, ale też przede wszystkim linia defensywna, bo umiem pomóc słowem, więc myślę, że mogą liczyć na moją pomoc. Jakie cele? Każdy piłkarz ma na pewno cele indywidualne, żeby występować w pierwszym składzie. Ale pamiętajmy, że to jest Wisła Kraków, że to jest zespół piłkarski, tu nie może być indywidualności. Musimy sobie pomagać i najważniejsze są cele klubu. A wiadomo, Wisła musi się odbudować, żeby nie było tak, że tak jak ostatnie sezony, że Wisła gdzieś była nisko w tabeli. Walczymy o to, żeby był spokojny sezon i powoli, żeby ta Wisła była wielką białą gwiazdą.